Witajcie koledzy, na waszym wolnym forum. Zapraszamy na aukcję. Pozdrawiam, Przemek Kulbacki www.kulbacki.de. Lekarstwa gołębią profilaktycznie to początek końca twojej hodowli, a lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec twojej hodowli. Kto tego nie pojmuje, nigdy dobrze nie zalotuje. Teraz dajemy następną grypę dla naszych gołębi. Z tych dwóch najlepszych hodowli na sztuce zakupionych. No i kilka sztuk naszych gołębi. Popatrzcie, to jest Bart. Bart razy córka Witnos. Ostatnio hodowca się mnie pytał, Przemek, masz jakieś zdjęcia na internecie? Tak, są zdjęcia, ale niech pan zobaczy. To jest oryginał. To jest oryginał Bad razy Witnos, najlepszy co jest. A tu jego brat. Albo siostra. Tylko późniejszy lęk, a ten starszy. Bart miał 15 razy pierwszy konkurs, to był Moleman. A Witnos także Moleman 33 tysiące marek. Licytacja była totalna i tego Witnosa kupili. Super. No zaczynają dziubać warzywa. Widzicie państwo, jak uwielbiają warzywa nasze gołębie. Po prostu organizm produkuje teraz, muszę być pióra, puch, to potrzebuje minerały, witaminy, oczywiście naturalne rzeczy, co naturalne rzeczy. Popatrzcie te piękne tutaj. Zobaczcie, jakimi żeście byli kiedyś frajerami, jak żeście się dali skutecznie nabierać niektórym cwaniakom, co cwaniakom, które wam wciskali te produkty, które miały być naturalne, a okazały się chemiczne. Jak nieraz rozmawiam z jakimś hodowcą niemieckim i mówię, jak w Polsce to jest nadużywane, oni nawet nie śmieją się z was, żali mi tylko was, co żal. A to dlatego mówią, że my to wszystko przerabiali. Nas też kiedyś tak nabierali. Aż później się połączyli z DDR-em, to poszli do DDR-u. Później się otworzyła Polska, poszli do Polski. Pójdą dalej. Zostawiając za sobą zgliszcza, o ile wy nie kapniecie się, o co tu idzie. Dużo hodowców robi naturę. Popatrzcie, są bardzo zadowoleni. Popatrzcie tą samicę, jak się świeci. Ten gołąb nigdy w swoim życiu chemii nie zna. I też nigdy nie pozna, bo będzie u nas. Pamiętajcie, natury jeszcze nikt nie podrobił. Zobaczcie sami, taki sklepikarz jak sprzedaje taki worek 25 kilo, belgijska mieszanka, on musi po to jechać. Transport koszta. Ile on tam zarabia? To grosze jest, co on tam zarabia na zboże. Może 5 zł. Przez to wciskają wam te inne. A jak zapakuje 25 kilo worek chemii i to później weźmie plastikowy kubek i w torebeczki porozsypuje. Na komputerze wydrukuje sobie fajne napisy, jakoś nazwa nowo znowu lek. Co używają najsłynniejszy środek na loty młodych. Tak jest. Na pomór młodych. Wymyślają różne bajki i bajeczki. A jakie cwaniaki? Który jest bardziej przedsiębiorczy, a Polak potrafi, to wiecie sami. A teraz ostatnio? Do tego dosypie jeszcze worek pudru cukru, worek mąki. Tak. Wymiesza to fajnie i kasiora. Przez to tak strasznie nadają na nas. Teraz ostatni jeden cwaniak zrobił się zdjęcie z Janzenem i reklamuje przy tym swoje chemikalia. A my wiemy od pana, to jest bardzo przykre, my wiemy od pana Janzena, że Janzen nie używał i nie używa żadnych lekarstw. To jest naciąganie starszego pana. Tak jest. Byle tylko jego zdjęcie przy jego chemii. Zdjęcie od kogo znanego przy chemii. Bez wstydu te ludzie już. Zobaczcie te gołębie. Tak wyglądają gołębie, co chemii nie znają. Przypuszczam, że już połowa hodowców w Polsce nie stosuje chemii i stosuje te warzywa i tak dalej. Jej matka. Ale przynajmniej
dużym, mniejszym stopniu niż kiedyś. Tutaj ta samica tak żerta, używają te jarzyna. To jej matka jest najlepsza w Białymstoku. W całym okręgu. Nasza oryginalna samica. Kwawica. My ją nazywamy Kwawica. Bo ten hodowca powiedział, że tego Kwawica. Tu jest następna, nie? To o niej mówisz. Tak, to jest następna. Tak samo, jej matka jest Kwawica, najlepsza w okręgu. Pokonała silny, mocny okręg. Polski okręg. I pokonała wszystkie polskie gołębie. No, jak pisał jeden pan... Czołówce Polski. Który pisał, że nasze polskie wielkie oddziały i tak dalej, a zapomniał napisać, że w tych wielkich polskich naszych dużych oddziałach sprawdzają się te gołębie. Zobaczcie, czy świeci, popatrzcie te gołębie. Na te wszystkie w ogóle. Oka zdrowia. Tu nie ma ani jednego, żeby w końcu siedział. Zobaczcie tam z tyłu, ta kokokatka biała ma. To są asy. A to nic dziwnego, że tym w Ameryce ich tak tam robię. Wy opluwacze na poforach reklamujecie swoje chemikalia, a popatrzcie, jak gołębie wyglądają, co lekarze znają. A zresztą dużo z tych hodowców, którzy robią co innego, a piszą co innego. Albo mówią co innego. Przecież one z tego żyją. Co on napisze, że cebulka daje i wietruszka. Jeszcze raz wam powiem, taki sklepikarz na zbożu mało co zarobi. Ale jak przybierze tak 20 kilo takiego wora, tych chemikaliów, to się kręci interes. Przy tym zdjęcie znanym hodowcom i interes leci. Nie dajcie się nabierać. Ludzie sami myślą i nie musimy im podpowiadać. Tak jest. Wystarczy, że pokazujemy, co my dajemy. Mój przyjaciel ze Śląska mówił, Przemek, kiedyś wycinali ten czarny bez, a teraz go poszukują w lasach, wykłopują i sadzą na swoich działkach. Czarny bez też dostawają, bardzo często. Nazbierali my tego dużo i zamrożony jest w lodówce i od czasu do czasu na karma. Można w różnej postaci, nie? Tak jest, najlepiej zamrozić. Ale my też kupujemy. Można i z miodem. Kupisz go w sklepie, w aptece. Tak, ale przez cały rok. Ale sam jak nazbierasz, to już jest co innego niż w aptece. W tych warzywach trochę czosnku jest, to one pali im trochę. Trochę skrobią dziób. A jak małe w gniazdach i dostałem tak dużo. Patrzcie, tego czosnku. Jakie piękna samica. Ta tu nakrapiana, nie? To jest piękna. Z hodowli tej najlepszej na świecie. A zobaczcie tu. Wow. To widzę u Czecha na drugi rok. I to nie są wcale wczesne gołębie. Niektórzy są mistrzami Polski, niektórzy są mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, ale gołębie sprawdzają się u was w Polsce, tylko gołębie Kulbackiego. To co my w tym roku wiemy, a hodowcy się nie chcą, nie głoszą się, to ich sprawa. To mistrz w Limanowej i tam jeszcze i w okręgu na dalekich dystansach. Mistrz w Rypinie. Mistrz w Zatorze. Następnie mistrz albo super mistrz, hodowca, który nigdy nie miał gołębi wcześniej, ma od zeszłego roku nasze w rozpłodzie, który... Kiedy go zapytałem, a kto ciebie do gołębi namówił? Powiedział, ty Andreas. Ja gadam, jaki sposób? Co w jaki sposób? A on mówi, no ja mam hodowlę psów i wiem, jak to się odbywa wszystko z tą naturą i tak dalej. Wiem, jak to zdrowie daje. I spodobało mi się, jak ty to robisz w tym internecie. Zakupiłem od ciebie gołębie. No i nie pomylił się. W zeszłym roku zakupił do rozpłodu, w tym roku w Jarocinie. Wszystko zdobył na pierwszych miejscach. Od początku prowadził, do ostatniego i jesteś wysoką przewagą. Hodowca to dopiero zaczną. Który drugi rok w życiu miał gołębie. Pierwszy rok w zeszłym roku kupił od nas te młode, w tym roku uciągnął młode i tak super. A hodowla? Następny mistrz, zadzwoniłem do jednego hodowcy, jeszcze nie zrobiłem z nim filmu, nie wiem czy się zgodzi, ale na telefon kierunkowy 055. Nie wiedzą. Pytam się żony, jak tam mąż zadowolony, bo nie było go w domu, jak dzwoniłem, mąż zadowolony z gołębi. Odpowiedziała mi pani Olkowska, że
Myślę, że tak, zajął drugie miejsce.